Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa. W sobotę 22 października w hali Osir przy ulicy Wysockiego odbędzie się 7. przegląd piosenki chrześcijańskiej Pozytywne granie. Wystąpi 25 zespołów muzycznych z Wałbrzycha i okolic. W najbliższą sobotę 22 października zapraszamy Państwa do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu na 7. już przegląd piosenki chrześcijańskiej pod nazwą Pozytywne granie. W tym roku przegląd odbywa się pod hasłem Wałbrzych dziękuję za błogosławionego Jana Pawła II. W trakcie Pozytywnego grania odbywać się będą również liczne konkursy dla widzów i uczestników. Przegląd rozpocznie się o godzinie 9 mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Ignacego Deca. Monika Sługowska, witam 20 października i zapraszam Państwa na informacje. O tym problemie mieszkańcy kilku kamienic w dzielnicy Biały Kamień mówią od dawna i to coraz głośniej, a chodzi o plagę szczurów, które zadomowiły się na dobre nie tylko w piwnicach starych kamienic, ale i w mieszkaniach. W geście rozpaczy jeden z mieszkańców Białego Kamienia przyniósł do RWS-u złapanego w pułapkę martwego już szkodnika. Sami lokatorzy rozkładają w niemocy ręce, a co na to między innymi zarządca budynku sprawdzał Sebastian Grębka. Panie Józiu, kłaś pan tutaj to. Uważaj kolego. Panie Józiu, co pan tu przyniósł? Szczur. Szczur, no ja skąd ten szczur? Ja z domu. U mnie takie chodzą. Do siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej w dzielnicy Biały Kamień wszedł mężczyzna, który nieraz już był z prośbą o pomoc nie tylko uradnego Nowaka, ale i w miejskim zarządzie budynków. Tym razem mężczyzna po prostu wyciągnął z reklamówki łapkę na myszy, na którą złapał się gryzoń chodzący u niego w mieszkaniu i ku zdziwieniu przewodniczącego RWS Biały Kamień zdobycz w pułapce wylądowała na stole. Panie redaktorze, jak tutaj jestem od 98 roku, to po raz pierwszy zdarzyło się, myślę, że to w historii w ogóle we wszystkich RWS-ach, przychodzi petent, wyciąga z reklamówki łapkę i szczura. No, ze zdziwieniem i z przerażeniem. Zobaczyłem, co się dzieje. No, ale to tak ta sprawa się ciągnie od 2000 roku. Mieszkańcy dzielnicy Białego Kamienia do Rady Wspólnoty Samorządowej na Białym Kamieniu przychodzą właśnie z takim problemem, szczury, myszy. Mężczyzna twierdził, że szczury i myszy w jego mieszkaniu to widok codzienny. Praktycznie w każdym rogu i tam, gdzie gryzonie wygryzły sobie nory w podłogach i ścianach, znajdują się pułapki wyłożone przez pana Józefa. Udaliśmy się do mieszkania i okazało się, że ślady obecności myszy lub szczurów są widoczne gołym okiem. Tu było flekowane, Adam kazał wyflekować, bo mówił dlatego, że po prostu, proszę pana, ta podłoga jest dobra tutaj, nie? To ja mówię, dobra, jak tak, to tak, to flekujcie, nie? No i po prostu to są świeże deski i one po prostu tutaj robią swoje pod tym, nie? O, niech pan zobaczy. I ten. Zjadł tapetę normalnie, bo jemu smakuje to, że jest klej, nie papier. Mimo tego, że jeszcze w piśmie datowanym na 13 lipca bieżącego roku Urząd Miejski po zasięgnięciu informacji u zarządcy stwierdził, że w budynku nie stwierdzono występowania gryzoni. W ubiegłym roku wymieniliśmy podłogę w dwóch pomieszczeniach. Została jeszcze do wymiany podłoga w jednym pomieszczeniu. W tym roku na pewno nie będzie wykonywana, ponieważ no, nie znalazła się w przewidzianych planach remontowych. W przyszłym roku będzie to uzależnione od środków, które właściciel przeznaczy na remont. Pan Józef, jak twierdzi, wielokrotnie interweniował w sprawie chodzących po jego mieszkaniu szczurów. Jak się dowiedzieliśmy w biurze obsługi klienta, MZB jak dotąd wykonało naprawę podłogi w dwóch pomieszczeniach. Prosiłem, chodziłem do prezydenta miasta się skarżyć, chodziłem, mam pisma, nie, odpowiedzi, nie, że dostanę odpowiedź, a odpowiedzi miesiącami nie ma. Mam pisma na dowód, nie. Że takie coś składałem, mam wszystko
była u mnie kierowniczka, był prezes, oglądali to wszystko, widzieli, nie? No i powiedzieli, że się starają coś załatwić, a do tej pory nic nie jest zrobione i po prostu chciałbym, nie, żeby ruszyć tą sprawę jakoś, żebym ja tu nie mieszkał z tymi szczurami, bo ja sobie na to nie zasłużyłem, nie, żeby nie tak te szczury gnębiły tutaj. Jednak mimo tego szczury nadal znajdują sobie drogę przez ściany i podłogi do mieszkania pana Józefa. One zrobią w drugim miejscu dziurę, bo jest bardzo łatwo, bo jest miękka podłoga, jest przykryte wykładziną i to wszystko gnije, pleśnieje, okna otwieram, czy zimno, czy ciepło, wietrze, nie? No, zrobiłem sobie ogrzewanie takie porządne, nie? To jak się wywietrzy, to świeże powietrze się szybko nagrzewa, ale śmierdzi po prostu tymi szczurami, jak się wchodzi do mieszkania, to śmierdzi. Sprawdziliśmy, jak sytuacja z gryzoniami wygląda u innych sąsiadów pana Józefa. Poza nielicznymi wyjątkami okazuje się, że zarówno myszy, jak i szczury są również u innych lokatorów. Dzisiaj była tam wizja dokonywana, więc również rozmawialiśmy z sąsiadami. Pozostali sąsiedzi nie potwierdzili występowania. Tam do góry przychodzą też. Sąsiadowi jedną łapkę, to mówi, że złapał. No. Ale to myśli. Bo one chodzą po korytarzu, nie? Tak. Bo... No, czują się lokatorami. No tak. Jeśli jak ktoś zostawi jakiś żarcie albo coś tego, to całkiem trudno. No. W budynku obok również okazało się, że mieszkańcy mają ogromny problem ze szczurami, a ślady ich pobytu są widoczne na każdym kroku. Przez tą dziurę wchodzą, ja w domu zapałam w tamtym roku 3 i w tym roku już 2. Ja tu nie mam piwnicy, one gdzieś tam sobie przejście pod podłogą zrobiły, po prostu do chałupy weszły. Na taką porządną, dużą łapkę łapie szczury. Normalnie słychać w nocy, jak też one... takie wielkie? No normalne takie, duże szczury. W nocy słychać, jak one chrupią. Ja mam w kuchni panele. To tak niesie. No i chodzę i tylko stukam, żeby nie wyszły, bo strach normalnie spać. Dziecko mam też, także trochę się obawię. Napotkane przez nas na podwórku dzieci stwierdziły, że widok szczurów jest dla nich codziennością, ale mimo tego boją się ich. No, jak schodzę ze szkoły, to widzę szczura. Jak wracam... W mieszkaniu, w piwnicach, na podwórku? Na korytarzu sobie chodzą. W piwnicy też jest. A boisz się szczurów? No. A ty? Tak. Kolejna sąsiadka stwierdziła tylko to, o czym mówiły dzieci i pozostali sąsiedzi tych kamienic przy ulicy Andersa. Oczywiście, wie pan co, dzieci rano schodzą do szkoły, trzeba je sprowadzać na dół. Bo wychodzą dzieci na klatkę i biegają szczury. Dzieci się boją w ogóle wychodzić z domu. To jest katastrofa. Biegają po korytarzu, biegają po rurach. I sobie nie wyobrażam, żeby otworzyć drzwi i zostawić na chwilę otwarte drzwi w domu. Przecież w każdej chwili tak coś może wpaść, prawda? Dzieci moje to jak przychodzą, to tylko na 5 minut i uciekają, bo po prostu nie da rady. Boją się, nie? Boją się o swoje dzieci, boją się sami, nie? Bo to nie jest przyjemne, nie? Mieszkańcy upatrują w problemie szczurów podniesienie wysokości ulicy Andersa. Jej remont był wykonywany stosunkowo niedawno, ale zbiega się z pojawieniem większej ilości tych gryzoni w mieszkaniach. Ja tu mam pisma, że od 2003 roku, nie, są czynione starania, że na skutek podniesienia ulicy Andersa gniją tutaj ich podłogi, bo woda gruntowa podchodzi pod podłogę i po prostu jest bajorko. Wilgoć wyłazi do góry, nie? I wszystko przychodzi. Co żyje, to przychodzi do mieszkania. Podnoszony jest również powód bliskości potoku Szczawnik, w którym bardzo dobre warunki mają właśnie szczury. Akurat u pana Cygrana jest specyficznie, ponieważ akurat mieszkanie jest niepodpiwniczone w części budynku, która nie jest podpiwniczona, więc to może powodować te dodatkowe uciążliwości. Ponadto no, bliskość potoku Szczawnik, który tamtędy przypływa, też może powodować no, fakt występowania większej ilości gryzoni. No a także to, że zbliża się okres zimowy, więc wiadomo, że one gdzieś tam szukają kryjówek w miejscach cieplejszych. Póki co nie został wymyślony żaden sposób, dzięki któremu władze mogłyby poradzić sobie z uciążliwymi szczurami. Podjęta jednak została decyzja o kolejnej deratyzacji. W Wałbrzychu kompleksowo zostanie wykonana do końca tego tygodnia w budynkach zarówno gminy, jak i wspólnoty mieszkaniowej, również w tym budynku, o którym mówimy, czyli Andersa 139. Czy tym razem deratyzacja i odszczurzanie przyniosą pożądany skutek? Mieszkańcy ulicy Andersa w to wątpią, ale nadal mają nadzieję, że a nuż coś poskutkuje.
Chór Aleksandrowa zawitał do Świebodzic już po raz drugi. Tym razem zaprezentował zupełnie nowy program artystyczny, czym zaskarbił sobie ponownie licznie przybyłą widownię. Ciekawością i jednocześnie zaskoczeniem były pieśni wykonywane również w języku polskim. Choć zasady Chór Aleksandrowa nie wykonuje bisów, to tym razem zgodził się dzięki wielkim owacjom swoich fanów. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach zagościł światowej sławy chór Aleksandrowa. Występ wojskowego chóru był dla widzów ogromnym przeżyciem. Grupa powstała w 1928 roku w byłym ZSRR. Zaboi nie pozwała, a skublianki małdawanki ciasto. Jej założycielem był rosyjski kompozytor-dyrygent Aleksandr Wasyliewicz Aleksandrow, autor m.in. melodii hymnu Związku Radzieckiego. Chór Aleksandrowa cieszy się ogromną sławą na całym świecie. W ich repertuarze znajduje się ponad 2000 utworów. Grupa wykonuje pieśni narodowych i zagranicznych kompozytorów, klasyczne utwory rosyjskie, pieśni ludowe, muzykę sakralną, jak również utwory światowej muzyki popularnej. Koncert jest rewelacyjny. Program nowy zupełnie, szkoda, że słabo rozreklamowany wśród mieszkańców regionu wałbrzyskiego. Niemniej jednak liczna sala, serce cieszy. Myślę, że po prostu wszyscy, którzy wyjdą z tego koncertu, wyniosą mnóstwo nowych i świetnych wrażeń i przeżyć artystycznych. Chór koncertował w 74 krajach na całym świecie, wszędzie wzbudzając ogromny podziw. Nie inaczej było w hali widowiskowo-sportowej w Świebodzicach, gdzie wykonanie wielu pieśni i występów tanecznych publiczność nagradzała oklaskami na stojąco. No, koncert jest naprawdę rewelacyjny. Orkiestra i chór, i balet, no, to jest w ogóle brak słów na określenie tego wszystkiego, co się dzieje, co się przeżywa. Śpiew jest po prostu wspaniały. No, jestem zafascynowany po prostu rosyjską kulturą. No to też... Musiałem na to przejść. Tancerze chóru Aleksandrowa zaprezentowali również pełne ekspresji choreografie, które niemalże porywały publiczność do tańca. Również burmistrz miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz był oczarowany koncertem rosyjskiej grupy chóralnej. Ogromna radość, że znów w Świebodzicach gości chór Aleksandrowa. No, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo zupełnie nowy program. No świetne wykonania, no artyści z najwyższej półki, także no każdy utwór wnosił coś nowego, są akcenty również polskie, także no wspaniale się bawimy, wspaniała zabawa, wspaniały artyzm. Przepełnione emocjami występy tancerzy, piękne męskie głosy zaprezentowane w pieśniach patriotycznych i żołnierskich sprawiły, że koncert rosyjskiego chóru Aleksandrowa na długo zapadnie w pamięć widzów. Kultura i obyczaje Indii w Wałbrzyskiej Galerii pod Atlantami to pomysł na wielokulturowy Wałbrzych. Tym razem Wałbrzyszanie mogli przez 5 dni poznawać wszystko, co związane z tym orientalnym subkontynentem. Wyjątkowość i indywidualność Indii przyciągała wielu i nie tylko Wałbrzyszan do Galerii pod Atlantami. Kuchnia, taniec, sztuka, filozofia, historia i wiele innych aspektów związanych z kulturą Indii mogli zobaczyć Wałbrzyszanie podczas tygodnia związanego z tym odległym subkontynentem. Odmienna mentalność, sposób ubioru oraz religia dla wielu wydają się dziwne i niezrozumiałe. Ideą Dni Indyjskich było właśnie otworzenie bramy ukazującej inny sposób pojmowania rzeczywistości oraz różnic pomiędzy kulturami wschodu i zachodu. Tradycja
według historyków najstarsza na świecie, niezwykle głęboka. I mnie zafascynowało 20 parę lat temu zupełnie niezwykła wiedza na bardzo wiele różnych tematów. Kiedy się jedzie do Indii, to widać, że ona jest niebywale właśnie różnorodna i taka rozjeżdżająca się na wiele poziomów. Niewiele osób wie, że od ponad 20 lat w Wałbrzychu funkcjonuje wspólnota realizująca hinduistyczną tradycję religijną, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. W mieście działa również bar wegetariański i miejsce spotkań pod nazwą Govinda. Wielokulturowy Wałbrzych jest również miejscem zamieszkania dla osób pochodzących z Indii. Obchody zbiegły się z datą urodzin przywódcy duchowego tego orientalnego kraju, Mohandasa Gandhiego. Z tej okazji odbył się wykład Alberta Rubachy "Ty jesteś rewolucją". Uświetniono również pamięć pierwszego hinduskiego zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 150. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci Rabindranatha Tagore, poety, malarza, muzyka, osoby bardzo znaczącej dla kultury XX wieku. Podczas Tygodnia Kultury Indyjskiej ukazywana była bogata historia i mitologia tego kraju. Odbywały się pokazy specyficznego kina bollywoodzkiego. Przedstawiono zupełnie odmienne podejście do hinduskiej muzyki, które opisywał Jacek Tabisz. Odbyły się również warsztaty kuchni wegetariańskiej prezentowane przez Ewę Kmiecik oraz pokazy indyjskiej sztuki walki prowadzone przez studio Kalari. Z kolei o różnicach pomiędzy kulturą wschodu i zachodu mówiła Lucyna Pruska, która przeprowadziła również warsztaty jogi. Równolegle przez cały tydzień goście biblioteki pod Atlantami mogli zwiedzać wystawę prezentującą przedmioty związane z życiem codziennym, kulturą i religią Hindusów. Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój zorganizowała turniej piłki nożnej pod nazwą Pomagamy Mikołajowi. Piłkarskie zmagania odbywały się na nowo wybudowanym sztucznym boisku Orlik w tej dzielnicy, gdzie podczas turnieju rywalizowało kilka amatorskich drużyn. Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój zorganizowała turniej piłki nożnej Pomagamy Mikołajowi. Zawody odbyły się w dzielnicy Stary Zdrój na boisku Orlik. W rywalizacji wzięły udział drużyny sześcioosobowe, które zostały po uprzednim losowaniu zapisane do odpowiedniej grupy rozgrywkowej. Celem akcji jest zebranie pieniążków dla dzieciaków z rodzin potrzebujących, dla których przygotujemy paczki mikołajkowe w grudniu. Niemniej jednak teraz, dobrze się bawiąc i grając w piłkę, właśnie zbieramy w ten sposób pieniążki na ten cel. Wszystkie wpisowe od drużyn trafi właśnie na ten cel. W skład drużyn wchodziły osoby prywatne, jak również reprezentanci różnych firm, instytucji i organizacji. Wpisowe od grupy wyniosło 200 zł. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na paczki mikołajkowe dla dzieci z najuboższych rodzin z dzielnicy Stary Zdrój i Nowe Miasto. Jak będziemy następnym razem organizować, to zapraszam chętnych, którzy chcą wziąć udział w takich rozgrywkach. Z jednej strony świetnie się bawimy, gramy w piłkę, a z drugiej strony pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Turniej upłynął we wspaniałej atmosferze współzawodnictwa sportowego. Wszystkie drużyny świetnie bawiły się podczas gry w piłkę nożną, tym samym pomagając w realizacji tak szczytnego celu, jakim jest kupno paczek mikołajkowych dla dzieci. Pięknie, brawo. Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia.